Witajcie, kochani prawie. Większość światowych mediów sytuację w Izraelu i protesty, które tam mają miejsce, opisuje bardzo jednostronnie. Jednak to, co nazywa się walką o podstawowe zasady demokracji, równie dobrze można nazwać walką o zachowanie władzy pewnej uprzywilejowanej mniejszości, którą reprezentuje Izraelski Sąd Najwyższy. O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina Korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, nieście słowo o tym kanale dalej, bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom jak zwykle. Dzisiejsza rozkmina będzie długa, ale stwierdziłem, że warto, żeby była długa, bo rzeczywiście sporo jest rzeczy do omówienia i sp o sporej części tych rzeczy, no tak w takiej m, dyskusji publicznej w Polsce się nie mówi, a czasami są pewne przeinaczenia, czy można powiedzieć wręcz manipulacje, których się dokonuje w sposób dziwny, więc może warto tu... Tego, co się dzieje w Izraelu, dzisiaj się przyjrzeć. Więc stwierdziłem, że nie będę za to przepraszał, musimy się po prostu z tym pogodzić. To są rzeczy, których przygotowanie zajmuje mi sporo czasu, więc one są też dla ludzi, którzy mają trochę czasu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej poza nagłówkami. Nie chcę mówić, że to jest program dla elity, ale w pewnym sensie, wiecie, jest to program dla elity. W każdym razie, jak wiecie, wczoraj Netanyahu, premier Izraela, odwołał, przy, przynajmniej zamroził na pewien czas reformę, stwierdzając jednocześnie, że no w końcu będzie musiała ona dojść do skutku, ale ten czas, te, to zamrożenie ma dać dodatkowy czas na dialog społeczny, dyskusję i tak dalej. Nie, wie, nie wiemy, kiedy powróci ta reforma, w jakim kształcie, nie wiemy, jaki będzie kształt także koalicji Netanyahu. Te wszystkie rzeczy są pod znakiem zapytania. Pod znakiem zapytania jest też to, czy opozycja, która zbija olbrzymi kapitał, polityczny, to trzeba powiedzieć, i udało jej się zjednoczyć sporą część izraelskiego społeczeństwa w opozycji wobec tych reform Netanyahu, stwierdzi, że wobec wycofania się rządu z, planą, z planów wobec tej reformy trzeba zatrzymać te protesty, czy te protesty będą kontynuowane, no bo tak naprawdę one mają podszewkę także polityczną, to znaczy to jest opór przeciwko samemu Netanyahu i koalicji, którą on stworzył. Ale jak mówimy o tle tego, co się dzieje, to warto sobie jakby, przypomnieć sobie kilka podstawowych rzeczy. To, co się darzyło w listopadzie 2022 roku było w pewnym sensie przełomem w izraelskiej demokracji, bo tak naprawdę po raz pierwszy od 10 lat koalicji partii udało się uzyskać większość w Knesecie. Likud Benjamina Netanjahu, który ma mniej więcej 30 mandatów, stoi na czele koalicji, która tych mandatów ma w sumie 64 w Knesecie, który ma 120 miejsc. To jest przewaga jednocześnie niewielka, a z drugiej strony, no w ostatnich latach bezprecedensowa, bo tak jak powiedziałem, to jest pierwsza taka sytuacja od 10 lat od 2013 roku. To są szóste wybory od 2013 roku, w tym piąte od roku 2019. Ten kryzys, który mieliśmy do tej pory przez ostatnie kilka lat w izraelskiej polityce yy, yy, parlamentarnej, miał postać albo trzymania się Benjamina Netanyahu przy władzy, albo koalicji, która była Łączyło tylko to, że to była koalicja anty-Netanyahu e, z Benem Gantzem na czele albo z Jarem Lapidem na czele, która też nie mogła zbudować tej silnej większości. Więc mamy do czynienia z przełamaniem. E, Pata. Natomiast kontrowersyjną rzeczą, która budzi wątpliwości także wśród wielu zwolenników takich centroprawicowych na Taniachu, jest kształt tej koalicji. No bo z, do niej tradycyjnie weszły partie religijne, jak partia Szas która ma 14 e, przepraszam, szas nie pamiętam ile ma mandatów, i zjednoczony judaizm Tory. To są partie, na której zwykle głosują ortodoksi. One często nie mają bardzo radykalnych poglądów, jeżeli chodzi na przykład o politykę zagraniczną, ich interesują przede wszystkim przywileje dla społeczności ortodoksi i pewne prawa religijne, których one pilnują. Natomiast najbardziej kontrowersyjny jest blok, który wszedł do tej koalicji z Netanyahu, który się nazywa Partia Religijnego Syjonizmu. To jest tak naprawdę blok złożony z trzech partii, w tym Partii Religijnego Syjonizmu, na czele której stoi Becacel Smotrich, ale w skład tego bloku, który w sumie ma 14 mandatów w dzisiejszym knesecie, wchodzi żydowska siła Itamara ben gevira i on został też ministrem bezpieczeństwa publicznego, czyli odpowiednikiem naszego ministra spraw zewnętrznych, chociaż oczywiście wiemy, bezpieczeństwo publiczne w Izraelu ma szczególne znaczenie. Z kolei Becacel Smotrich został ministrem finansów w rządzie koalicyjnym. Problem z Bangeriem jest taki, że on w młodości był członkiem organizacji, która została w Potem zdelegalizowana w Izraelu e, takiego bardzo kontrowersyjnego rabina Meira Kahane. To był człowiek, który najpierw zaczął działać w Stanach Zjednoczonych, potem przeprowadził się do Izraela, założył partię Kah, ale jakby to była partia bardzo antyarabska, mająca wiele kontrowersyjnych e, postulatów. E, I tak naprawdę Meir Kahane postulował zniesienie izraelskiej demokracji i zastąpienie. Zastąpienie jej na, czymś na kształt państwa teokratycznego, w które by gwarantowało uprzywilejowaną pozycję etnicznych e, Żydów. E, ben także no, kontrowersyjne epizody jego działalności politycznej, nie tylko, bo to jest prawnik, który m.in. bronił przed sądem Barucha Goldsteina. A Baruch Goldstein y, był oskarżany o wiele rzeczy, bo to był taki ekstremista, ale najgorszą rzeczą, którą zrobił, to był mord, e, kiedy otworzył w 1994 roku do muzułmanów w Hebronie ogień, zabijając bodajże 29 osób. I to, że bronił go, to nie jest problem, no bo prawnik broni różnych ludzi. Ale do 2020 roku w salonie w mieszkaniu Bengewira wisiał portret Barucha Goldsteina, który on zdecydował po takiej konfrontacji z Naftalim Benetem się w, koń, w końcu zdjąć. Ale też nie zrobił tego w ten sposób, że potępił to, co robił Baruch Goldstein, tylko powiedział: No, skoro prawica ma być zjednoczona, to ja mogę równie dobrze zdjąć portret Barucha Goldsteina. Bengewir twierdzi, że od wielu kontrowersyjnych poglądów swojej młodości odszedł, ale to no nie jest to takie odejście, wiecie, jak od poglądów młodości, jak w przypadku Romana Giertycha, że można go już zupełnie uchołubić na lewej stronie sceny politycznej. On ma bardzo dalej poglądy prawicowe, uważa, że z zagrożeniem ekstremistycznym po stronie oczywiście arabskiej, palestyńskiej należy się obchodzić w sposób bardzo radykalny, więc jest tutaj, tutaj są pewne istotne obawy. Natomiast to co ciekawe, to protesty tak naprawdę nie wybuchły przeciwko temu, że Ben został ministrem w koalicyjnym rządzie. Ale pretekstem do tych protestów została, stała się reforma wymiaru sądownictwa, którą wprowadził minister Jarif yy, yy, Lewin, który jest członkiem partii Netanyahu, czyli Likudu. On ogłasza plan tej reformy yy, sądownictwa i ona zakłada kilka rzeczy. I teraz nie będziemy się tak bardzo w to zagłębiać, ale kilka rzeczy trzeba powiedzieć. Po pierwsze, jest to znowu, można powiedzieć, jest wiele podobieństw tutaj z reformą sądownictwa w Polsce, jest wiele bardzo podobnych argumentów, które padają z obydwu stron. Natomiast też ja będę czasem będę pewne porównania czynił, ale nie będę nie uczynię tych porównań light tego, tej tego skminy. Dlatego, że wydaje mi się, że jakby rozgrywanie jeszcze raz yy, tej rozgrywki pomiędzy, nie wiem, Pisem, APO, czy liberałami w Polsce, a populistami w Polsce na, na wyjeździe w Izraelu i mówiąc, że tamto, co się dzieje, to samo, to jest jedna z najgłupszych metod patrzenia na sprawy międzynarodowe. Ale te podobieństwa mają znaczenie, w każdym razie. Więc pierwsze podobieństwo jest takie, że po pierwsze chcą zmienić członkowie tej koalicji rządzącej system mianowania sędziów. Do tej pory tak naprawdę istotą tego systemu było, takie, było to, że obecni sędziowie Sądu Najwyższego mieli de facto prawo weta wobec nowych nominacji do Sądu Najwyższego. Bo w komisji, która się składała z dziewięciu członków, tam było trzech sędziów Sądu Najwyższego, dwóch przedstawicieli adwokatury, dwóch przedstawicieli knesetu, czyli Parlamentu i dwóch ministrów z rządu, trzeba było uzyskać siedem na dziewięć głosów, żeby nowa nominacja została zatwierdzona, więc skoro sędziowie mieli de facto trzy głosy, znaczy nie de facto mieli trzy głosy, to mieli prawo weta wobec każdej nowej nominacji i z tego prawa weta korzystali. Przez co jak za chwilę. Się dowiemy, o tym powiem za pewien czas, ta kompozycja m, tego sądu była bardzo y, specyficzna. Nowe przepisy zakładają tak naprawdę zmianę zupełnie tej dynamiki, że de facto już można by się tam zagłębiać w to, bo to już nie członkowie komisji e, takich parlamentarnych będą wchodzili w skład tej 11-osobowej komisji mianującej sędziów, ale de facto można powiedzieć, że koniec końców jest tak, że rząd i większość parlamentarna, no bo w systemie parlamentarnym to jest jedno i to samo, tak mniej więcej jak w Polsce, e, że rząd i większość parlamentarna będą miały 7 na 11 głosów i będą mogły tak naprawdę samodzielnie mianować tych nowych sędziów. Także do Sądu Najwyższego. Eee, drugi najbardziej kontrowersyjny przepis, który jest taki najbardziej rzucający się w oczy także komentatorom międzynarodowym, to jest ta klauzula unieważnienia czyli jakakolwiek decyzja Sądu Najwyższego podjęta w sprawie prawa, które wcześniej uchwalił Kneset, może zostać unieważniona. Zwykłą większością w knesecie. I to jest oczywiście najbardziej kontrowersyjne, no bo w różnych państwach mamy e, różne rozwiązania, na przykład w przypadku weta prezydenckiego i tak dalej, gdzie ta większość przynajmniej się zwie, jakby e, wymagana większość jest skwalifikowana. prawda. E, inne zmiany, które też odgrywają bardzo istotną rolę, to znaczy zwiększenie kworum przy decyzjach unieważniających prawa, to znaczy wtedy, kiedy Sąd Najwyższy będzie się zajmował tym, co wymyślił Kneset, to będzie musiało być uczestnictwo wszystkich członków Sądu Najwyższego w danej sprawie. Zmiana zasad funkcjonowania prokuratora generalnego, tak zwanego doradcy prawnego rządu i ograniczenie klauzuli tak zwanej racjonalności. To jest taka klauzula najbardziej, byśmy powiedzieli, frywolna w interpretacji prawniczej, która pozwala unieważnić jakieś prawo, a nie tylko prawo, bo także decyzję wykonawczą danej władzy, jeżeli właśnie ona jest po prostu nierozsądna, wydaje się. Nie wzięła pod uwagę wszystkich czynników, które w danej sprawie e, mają miejsce, czyli de facto to jest decyzja nie tyle sądownicza, bo sądownicza decyzja jednak powinna mieć podstawy w jakimś prawie, ale decyzja o charakterze władzy wykonawczej. Znaczy wyższy szczebel władzy wykonawczej unieważnia decyzję niższego szczebla. Tak to można interpretować. I teraz problem Problem główny. manipulacji. Na przykład jak sobie poczytacie New York Times'a, to jest tam napisane tak, do tej pory Sąd Najwyższy Izraela decydował o tym, czy ustawy uchwalane przez Kneset są zgodne z konstytucją, czy są niezgodne z konstytucją. Prawda? No problem polega na tym, że Izrael nie ma spisanej konstytucji w żadnej w żadnym rozumieniu międzynarodowym i prawnym tego słowa w rozumieniu takim że konstytucja jest jakimś organem czy przepraszam nie organem ale aktem prawnym który został w jakiś ekstraordynaryny sposób uchwalony na przykład w momencie zakładania państwa tak jak w przypadku ojców czy federacji prawda ojców założycieli w USA czy w momencie kiedy była specjalna większość w parlamencie tak jak w przypadku polskiej konstytucji i dodatkowo na przykład niektóre konstytucje są jeszcze oczywiście ratyfikowane w ogólnonarodowym referendum w Izraelu czegoś takiego nie było ale mimo tego jakby ten fakt jest sprytnie ukrywany przez tą liberalną stronę e, dyskusji. Jeśli te zmiany zostaną wprowadzone, będziemy mieli w Izraelu zmianę systemu rządzenia z częściowej demokracji na pełny autokratyzm, napisał Gidi Welts na łamach dziennika Harec. Jeśli Netanyahu przeprowadzi swoją zmianę reżimu, Izrael będzie polityczną wersją Turcji, czytamy w innym komentarzu też w Harecie. Inni stwierdzają, że Izrael kroczy drogą węgierskiej, węgierskiej nieliberalnej demokracji, a publicyści także Hareca i innych czasopism, ale także publicyści New York Timesa zalecają czytelnikom książkę Zmierzch Demokracji, oczywiście autorstwa Ann Applebaum. Do krytyki Netanyahu dołączają też te międzynarodowe media, np. Tom Friedman, no taki jeden z bardziej głupich, moim zdaniem, publicystów New York Timesa, którego rzadko które przewidywania się sprawdzają, e, pisał tak, że ideał demokracji w państwie żydowskim jest zagrożony. Netanyahu niszczy izraelskie społeczeństwo. Wierzę, że jeśli Ukraina dostanie się w ręce Putina, a Izrael zostałby sztuczną demokracją jak Węgry, cały świat zmierzałby w złym kierunku. Jak dodaje Friedman, demokracja wszędzie będzie bardziej zagrożona. No i oczywiście to, to jest to, że się umieszcza taniachu obok Trumpa, obok Putina, ewentualnie obok Orbana. Kaczyńskiego portretu jeszcze nie widziałem, ale w prasie pojawiają się takie argumenty, że my nie jesteśmy Polską. No i to oczywiście trzeba powiedzieć tak, że u źródeł tej krytyki leży specyficzna definicja demokracji. Prawda? E, nie chodzi o demokrację w tym sensie, że wybieramy w sposób demokratyczny władzę w danym państwie i że dane władze są rozliczane przez obywateli, mogą zostać odsunięte też przez tych obywateli, e, zamienione na inne władze, e, bo w tym sensie te reformy zwiększają władzę demokratycznie wybranego ciała. Czyli Knesetu, jedynego demokratycznie wybranego ciała, bo Izrael ma jednoizbowy parlament, co też sprawia, że ma mniejszą ilość tych takich, można powiedzieć, zabezpieczeń systemowych, bo jak jest dwuizbowy, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, w innych, na inne terminy są wybierani senatorzy członkowie Izby Reprezentantów, to sprawia, że to jest decentralizacja władzy. W, w Izraelu mamy tylko jedną Izbę Parlamentu i większość tej Izbie odpowiada także za stworzenie rządu. Natomiast ta reforma, która zwiększa władzę Izby Parlamentu, bo co do tego nie ma wątpliwości, no w pewnym sensie jest demokratyczna, bo przenosi ją z rąk oficjeli, czy urzędników, czy w tym przypadku sędziów niewybieralnych, w ręce tych, którzy są wybierani. Prawda? Więc w tym sensie jest to demokratyczna reforma, ale tu chodzi o demokrację liberalną. W najprostszej wersji demokracja liberalna to jest taki typ demokracji, który łączy fakt, że wybieramy rzeczywiście władzę w sposób demokratyczny, ale w ramach systemu ogólnego są pewne zabezpieczenia, które gwarantują przestrzeganie praw konstytucyjnych lub praw podstawowych lub praw człowieka, także przed praw mniejszości, także przed zakusami większości. Taka jest najprostsza e, definicja. E, natomiast problem polega zawsze na tym, prawda, kiedy taka demokracja jest liberalna, a kiedy przestaje być liberalna. To jest klasyczne i to było widoczne w sporach e, o Polskę i o polski system sądownictwa. Czy na przykład, jak politycy wybierają, sędziów, to jest już nieliberalna demokracja. No, ktoś powie, powiedzą politycy polscy Prawa i Sprawiedliwości, że w wielu krajach, w Niemczech na przykład, w Stanach Zjednoczonych, da, 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 politycy wybierają sędziów. Ale oni powiedzą, ale w Polsce nie wybierali wcześniej, więc teraz jak zaczną wybierać politycy, to będzie to koniec demokracji, albo będzie koniec praworządności, prawda? Czy musi istnieć sąd konstytucyjny, nawet jeśli nie ma konstytucji, tak jak w Izraelu, prawda? To są wszystko takie pytania, na które często udziela się arbitralnych odpowiedzi. Takich jak na przykład udzielał Franz Timmermans w takiej wypowiedzi, którą zawsze sobie przypominam, jak on powiedział: Nie wszędzie jest trybunał konstytucyjny, nie w każdym państwie europejskim, ale tam gdzie jest, to powinien być. Prawda? Czyli innymi słowy, no, każde państwo jest inne i różnie realizujemy ten ideał praworządności, ale ostateczna ocena tego, co jest tym ideałem, a co nie jest, należy do jakiegoś tajemniczego grona złożonego z urzędników Unii Europejskiej, publicystów New York Timesa i jakichś innych, prawda, elit, które mniej więcej mają świadomość, gdzie ten ideał mieszka. Prawda? Eee, I oczywiście. To jest to, co ja mówię, to jest trochę taka wersja populistyczna tego wszystkiego. Ja się skupiam trochę bardziej na obronie tej wersji rządowej, dlatego że uważam, że to może trochę wyrównać percepcję, przynajmniej w Waszych oczach, no bo tej, tej, tej argumentów opozycji wszędzie jest mnóstwo, że w Izraelu się dzieje coś strasznego i to w, w kontekście tego filmu może być trochę nierównoważne, ale mam nadzieję, że rozumiecie jakby moją intencję w tym. Natomiast problemem Izraela jest właśnie, jak właśnie powiedziałem, to, że nie ma konstytucji. Tradycyjnie ten system od 1949 roku dawał ogromną władzę w większości parlamentarnej. To zmieniło się w latach 90. za sprawą właściwie jednej osoby, która wprowadziła nową koncepcję prawniczą do Izraela, i to był sędzia prezes Sądu Najwyższego, Aaron, Aharon Barak. I wtedy w serii orzeczeń tak naprawdę Sąd Najwyższy przyznał sobie sam prawo do bycia Sądem Konstytucyjnym w dodatku bycia Sądem Konstytucyjnym. Bez konstytucji. W 1992 roku Kneset Izraela uchwalił coś, co nazywa się prawami podstawowymi. Tam są wypisane prawa człowieka i obywatela, i rzeczywiście to zostało uchwalone przez Kneset. Natomiast nie ma to statusu normalnego konstytucji, ponieważ po pierwsze zostało uchwalone zwykłą większością głosów, więc teoretycznie jak każda ustawa może zostać taką samą większością zmienione, oddalone lub unieważnione. I jeszcze, w ogóle, to, to już jest jakiś tam didaskali, ale to pokazuje mniej więcej atmosferę, w której to się odbywa. Na sali nie było nawet połowy, znaczy głosow, głosów nie oddała nawet połowa uprawnionych do głosowania posłów wówczas, w 1992 roku. Natomiast w 1995 roku Sąd Najwyższy a, a Harona Baraka nadaje tym prawom podstawowym, tym Basic Laws, status ponadprawny, czyli tak naprawdę czyni z nich konstytucję i mówi mniej więcej tyle, że ten sam Kneset, który je uchwalił, nie może unieważnić ich. Co więcej, ten sam Kneset nie może uchwalić jakiegokolwiek nowego prawa, które byłoby niezgodne z interpretacją Sądu Najwyższego tychże praw podstawowych. Czyli de facto mamy sytuację, w której wymyślił izraelską konstytucję Sąd Najwyższy i dał sobie prawo Sądu Konstytucyjnego, którego wcześniej nie miał i Przejął tak naprawdę funkcję izraelskiej legislatury, bo to do legislatur ostatecznie należy rola uschwalania nie tylko ustaw, ale także ustaw e, zasadniczych. I to oczywiście rodzi klasyczny konflikt ustrojowy, bo jak ktoś mówi, że Netanyahu wywołał teraz kryzys w państwie, e, chcąc, Unieważnić jakieś decyzje Sądu Najwyższego, to ten pierwszy kryzys ustrojowy został wywołany przez Sąd Najwyższy. Tak? No bo kryzys ustrojowy klasycznie to jest taka sytuacja, w której dwie gałęzie władzy mają pretensje do podejmowania decyzji w tej samej sprawie. Temu należy zapobiegać zgodnie z taką idealną wersją e, filozofii trójpodziału władzy Montesquieu lub prawda? Natomiast tutaj e, Sąd Najwyższy. No uzurpuje sobie prawo legislatury i mówi, to ja zdecyduję o tym, czym jest konstytucja i to ja zdecyduję o tym, no niby wy to uchwaliliście, ale ja nadaję temu specjalny status prawny, czyniąc z tego de facto e, konstytucję. Czyli mamy sytuację, w której... E, Izrael jest no, takim szczytem sędziokracji, czy krytarchii, jakbyśmy mogli ładnie powiedzieć, i aktywizmu prawniczego. Aktywizm prawniczy to jest właśnie taka sytuacja, w której sędziowie za pomocą swoich orzeczeń przypisują sobie sami dodatkowe prawa. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, miało to miejsce e, w Unii Europejskiej, prawda? Gdzie na przykład właśnie tryb, Europejski Trybunał, tfu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie swojego własnego orzecznictwa stwierdził wyższość w pewnych warunkach prawa europejskiego nad prawem e, krajowym. I to jest problem. I sędzia sądu, i ta krytyka tego systemu w Izraelu była powszechna. I krytykowali to izraelscy profesorowie prawa, krytykowali to amerykańscy profesorowie prawa, na przykład sędzia Robert Borg, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. W recenzji książki Aragona e, Baraka napisał o nim, że Barak ustanowił rekord świata sędziowskiej Hubris. Czyli sędziowie są powołani do tej specjalnej analizy wszystkiego, oni znają jakieś nie tylko to, co jest zapisane, ale także abstrakcyjne pewne zasady i oni mają prawo, tak naprawdę każde prawo e, zmienić. Richard Posner w takim artykule w New, New Republic to też jest sędzia federalny w Stanach Zjednoczonych. E, mówi, że tak, w tym rozumieniu to sąd uchwala prawa w Izraelu, używając ustaw jako jedynie pierwszych szkiców, które sąd może dowolnie napisać na nowo. Jak dodaje posner, tylko w Izraelu sędziowie przyznali sobie prawa abstrakcyjnej oceny. E, nie posiadając podstawy w konstytucji lub legislacji. Przypomina to scenę z Napoleonem zabierającym koronę z rąk papieża i nakładającym ją na swoją własną. Głowę. I to warto to docenić, że to jest sytuacja absolutnie bez precedensu, wydaje mi się, przynajmniej w funkcjonujących zachodnich demokracjach. Wielka Brytania jest przykładem demokracji z najdłuższymi tradycjami na świecie, ale nie ma spisanej konstytucji. Ale nie ma też takiego pojedynczego organu sędziowskiego, który górowałby w ten sposób nad parlamentem, jak góruje Sąd Najwyższy w Izraelu. Sędziowie, co prawda, mogą w pewnym sensie współtworzyć w prawo, to jest tak zwana tradycja common law, ale common law może zostać unieważnione przez parlament. Z kolei w USA mamy prawo. Do konstytucyjnej oceny, konstytucyjnego przeglądu uchwalanego prawa, ale po pierwsze mamy konstytucję, która została uchwalona w takim właśnie trybie bardzo ekstraordynaryjnym, kiedy de facto nie było jeszcze czegoś, co się nazywało Stanami Zjednoczonymi Ameryki, czy no, w pewnym sensie było, tak, bo była wcześniej deklaracja niepodległości, ale ustanawiało porządek prawny, w którym to państwo funkcjonuje. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Sędziów tego sądu nominuje prezydent, a konfirmuje czy potwierdza ich nominację Senat. I te przesłuchania są stricte polityczne. Sędziowie są pytani o swoje poglądy i w zależności od tego, jaka jest większość w Senacie, to zwykle tacy sędziowie mają szansę na nominację. Wiemy o tym, często to przybiega bardzo upoliczniony, bardzo brutalny, jak chociażby nominacje w słynne w latach 90. Clarence'a Tomasa czy Breta Cavano ostatnio, gdzie zarzucano tym sędziom jakieś yy, złe uczynienie. Uczynki, niesłusznie, nieusprawiedliwienie, nie, nie ale złe uczynki e, seksualne, prawda? Natomiast no to jest jakieś zabezpieczenie, e, którego nie ma w, w Izraelu. To znaczy, jeżeli jest tak, że sąd, stara, tak jak było w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, od lat 70., sąd prowadził aktywizm prawniczy, dodając tak naprawdę, wymyślając nowe prawa konstytucyjne, jak na przykład prawo do aborcji lub prawo do małżeństwa e, jednopłciowego. I ruch konserwatywny bardzo świadomie dążył po pierwsze do tego, żeby stworzyć swoje elity prawnicze, które byłyby oczywiście te elity prawnicze, już były wcześniej i tak dalej, które, ale kierowały się pewną filozofią oryginalizmu i tekstualizmu, prawda, ale też politycznie dążył do tego, żeby zmienić skład Sądu Najwyższego. I to się udało podczas prezydentury Trumpa, za sprawą też zawsze jest też element losowy, to znaczy kiedy dany sędzia Sądu Najwyższego umrze, ale to jest jakiś Sposób nie bezpośredniego. To nie jest tak, że może sobie Kongres powiedzieć odwołujemy wszystkich sędziów Sądu Najwyższego w jednym dniu, ale poprzez czas, poprzez upartość pewną i konsekwencję i determinację można doprowadzić do zmiany orzecznictwa sądu, ale zauważmy, że ci, którzy są w tym sądzie to nie są jacyś politycy, to też są prawnicy, tylko którzy mają odmienną filozofię tego, czym powinien być Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te uprawnienia sądu izraelskiego wy wykraczają nawet poza uprawnienia. Amerykańskiego Sądu Najwyższego. Na przykład każdy obywatel może zaskarżyć do Sądu Najwyższego bezpośrednio, nie przechodząc całej normalnej ścieżki apelacyjnej, która jest w wielu krajach obowiązuje, czyli że najpierw do jakiegoś lokalnego sądu, potem federalnego, potem, potem to może ewentualnie trafić do Sądu Najwyższego, jakąkolwiek decyzję władz, nawet jeśli nie jest tą decyzją bezpośrednio, em, nie ma szkody bezpośredniej dla tego obywatela ze względu na tą decyzję. Czyli ktoś może. Zaskarżyć decyzję, co robicie na zachodnim brzegu Jordanu, władzę, i Sąd Najwyższy to rozpatrzy, mimo tego, że ta osoba zaskarżająca tak naprawdę nie ma tego tak zwanego standing, czyli no nie ma prawa powodniem, jak to nazwać yy, yy, po polsku. Sąd Najwyższy może unieważniać decyzję wykonawcze rządów. W tym na przykład posługując się też tą doktryną racjonalności prawa czy racjonalności decyzji. W tym na przykład nominacje ministrów taka ym, sytuacja miała miejsce w innym w wcześniejszym rządzie Benjamina Netanyahu i nominacje na kluczowe stanowiska na przykład wtedy, jeśli ktoczy się przeciwko komuś postępowanie, albo jeśli ktoś został skazany, ale na przykład już został uniewinniony, to został nie uniewinniony, tylko ułaskawiony e, wcześniej, albo nawet jeżeli ktoś moralny jakieś y, ma zastrzeżenia do niego, sąd najwyższy. Sąd najwyższy może nawet cofać decyzje dowództwa wojskowego, wtedy kiedy one na przykład dotyczą walki z terroryzmem i sąd uznał, że nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie czynniki. Sąd może nakazać rządowi zajęcie się jakimś problemem społecznym, na przykład w przeszłości nakazywał, Zajęcie się rządowi yy, problemem bezdomności. Czyli tych uprawnień jest mnóstwo, i oczywiście sąd jest arbitrem ostatnim tego, co może być prawem, ale tak naprawdę bardzo mocno, jeśli będzie miał taką wolę, może ograniczyć swobodę działania władzy, także wykonawczej. I to jest ten problem, moim zdaniem, w tych interpretacjach, bo one są dosyć prymitywne jednak. Jak Arystoteles yy, przeprowadzał swoją taką no, klasyczną typologię systemów władzy, od demokracji po. Arystokrację po yy, tyranie, prawda? Dalej. Yy, to zauważył jedną kluczową rzecz, która zawsze umyka od, od tysięcy lat politykom, a szczególnie mam wrażenie, politykom współczesnym, że istota każdego z tych systemów jest taka, że każdy z nich posiada yy, ziarno w sobie yy, pewnego wynaturzenia, pewnej negatywnej mutacji. Arystokracja może się zamienić w oligarchię, demokracja może się zamienić w rządy motłochu, prawda? Eee, rządy, jednostki mogą się zamienić w tyranię. Eee, I ta kluczowa wprawda, że za dużo jednej rzeczy zawsze okaże się dla ciebie niedobre, jest czymś, co właśnie nie jest obecne, moim zdaniem, w tej krytyce tego, co robi Netanyahu, że każde lekarstwo może przerodzić się w truciznę. Zresztą z wieloma innymi rzeczami ta jedna mądrość Arystotelesa, gdyby została w jakiś sposób zinternalizowana i zrozumiana przez polityków, może pomogłaby nam tworzyć bardziej racjonalne dyskusje. A in, ta interpretacja polega na tym, tego systemu, tak jak to się mówi po angielsku, checks and balances, czyli systemów, gdzie władza jest podzielona i są różne, można powiedzieć, zabezpieczenia. Jeden posiada przewagę nad drugim, czy lewar na drugi y, organ władzy. Interpretacja taka, inter, interpretacja y, prymitywna jest taka, że demokracja taka w sobie jest zła, albo przynajmniej ma właśnie w sobie ten potencjał Destrukcyjny przerodzenia się w rządy motłochu, no bo się pojawiają populiści i oni chcą pozabijać gejów i burzynów, dlatego ktoś musi sprawować nad nimi kontrolę. I to zasadniczo, to sprawowanie kontroli, chociaż nie ma dyskusji, że jest elementem potrzebnym, nie jest poddane tej samej refleksji, której, której poddałby Arystoteles. Czyli, że to, to, co robią elity, właściwie tego kontroli poddawać nie należy, bo to jest bez, bezwzględnie i we wszystkich granicach. Dobre. Dan Perry w Jerusalem Pols jest idealna ilustracja takiego podejścia. Kto ogranicza władzę rządu, pisze publicysta. Kto powstrzyma go przed unieważnieniem wyborów lub wsadzeniem opozycji do więzienia? Kto powstrzyma go przed zakaże, zakazaniem homoseksualizmu albo zakazaniem noszenia jarmułek? Kto, prawda? Każdy, kto zna klasykę filmową, mógłby powiedzieć Ghostbusters, ale on odpowiada inaczej na to pytanie tylko sędziowie. Tylko sędziowie powstrzymają. Stwierdza też w tym, taka jest jego ten, że ludzie nie rozumieją demokracji, czym ona tak naprawdę jest. Że demokracja to nie jest tylko rząd w większości, to o czym mówiliśmy, ale że to jest też zabezpieczenie praw. Co jest prawdą, ale on dalej mówi tak. Rozumieją to tak zwane elity, które nie zapominają o tych niuansach. Uczeni, prawnicy, filozofowie, urzędnicy, ludzie kultury i tak dziennikarze. To dlatego ich swoboda działania jest tak ważna. To z tych kręgu, kręgów wyjdą twórcy konstytucji na całym świecie, kiedy przyjdzie czas. To dlatego prawicowi populiści nienawidzą elit. Prawda? I pojawia się oczywiste pytanie każdemu, kto myśli choć trochę racjonalnie i niekoniecznie musiał czytać Arystotelesa. A kto powstrzyma elity przed wprowadzeniem tych wszystkich rozwiązań, których ty się boisz że wprowadzą je e, władze, które nie będą miały nad sobą te, tej kontroli elit władze wybrane demokratycznie. Prawda? Dlaczego elity muszą mieć swobodę działania? Dlaczego nie mogą być ograniczone? Oczywiście, można powiedzieć, charakter tych elit jest taki, że raczej nieprawdopodobne jest, że wprowadziłyby te same, nie zdegalizowałyby homoseksualizmu, bo dążą do czegoś innego, ale już niebezpieczeństwo, że dokonają twórczej interpretacji prawniczej, która stwierdzi, że bardzo kontrowersyjne światopoglądowe postulaty, które po, po, popiera np. 20% społeczeństwa, są tak naprawdę prawem podstawowym człowieka, które one wywiodły, prawda, z kwasienego deszczu? To jest pewne niebezpieczeństwo, które też powinno być pod pewną e, kontrolą. Natomiast charakter tego wszystkiego jest taki, i to też może kluczowe pokazuje to, co się dzieje w Izraelu, że refleksja jest bardzo płytka. To znaczy, bo rozróżnienie między rządem, a sądem jest czysto moralny, czysto można powiedzieć aksjologiczny, albo jest to sąd smaku, wręcz, jakby powiedział Immanuel Kant. Ci pierwsi pier są do tego zdolni, bo to jest prawica i oni są obrzydliwi, a ci drudzy nie są do tego zdolni, bo to są elity i oni są wykształceni, prawda? E Natomiast jest jeszcze jeden kontekst, który jest niezwykle ważny. Wojna o sąd najwyższy w Izraelu to nie jest tylko wojna ideologiczna. Jest tutaj tło, które nazwać można by socjologicznym, demograficznym, a może nawet etnicznym. Prawda? To znaczy, chodzi także o to, żeby zachować wpływy elity aszkenazyjskiej. Aszkenazyjscy Żydzi to są ci, którzy pochodzą z Europy Zachodniej, znaczy w sensie bez, bez Półwyspu Iberyjskiego, tak to należałoby nazwać. E, I ta elita oczywiście od, od powstania państwa, od, od ojca założyciela Ben-Guriona, miała tradycyjnie największy wpływ na charakter, funkcjonowanie tego państwa ale w ostatnich latach traci na znaczeniu, także w sensie demograficznym. 13 z 15 sędziów Sądu Najwyższego obecnych to są Żydzi aszkenazyjscy. Aszkenazyjczycy stanowią mniej więcej trochę mniej niż 30% populacji, a 50% populacji to są Żydzi sefardyjscy, właśnie pochodzący korzeniami przynajmniej z Półwyspu Iberyjskiego. I to nie jest przypadek. Jeden z pierwszych sędziów Sądu Najwyższego Izraelskiego Pinkas Rosen e, w 1949 roku powiedział tak. W całej społeczności sefardyjskiej nie ma jednego godnego kandydata do Sądu Najwyższego. E, I ta Zachowanie tego wpływu swoich, tej elity aszkenazyjskiej, która nie tylko jest etniczna, ale ma też pewne poglądy na temat świeckiego charakteru państwa, w którym oczywiście judaizm odgrywa pewną rolę, tu można by było się zagłębiać, ale, ale ma pewne, pe, pewne bardzo konkretne poglądy na temat tego, czym jest Izrael, czym powinien pozostać. I dlatego oni mają takie obawy, nie tylko ze względu na te zasady, bo można by powiedzieć, każda ta decyzja Knesetu Ponieważ zachowany zostaje system, w którym Kneset ma w tym momencie absolutną władzę, może zostać odwrócona w takim razie zwykłą większością przez następny Kneset. Ale te obawy są tym głębsze, że oni się obawiają, że zachodzą zmiany społeczne, demograficzne, które sprawią, że potrzebna im będzie ta kontrola właśnie w charakterze tego, że to są nasze prawa podstawowe i nawet jak wy macie 70% większości, to nie możecie tego zmienić, bo to stanowi o charakterze państwa e, żydowskiego. I sygnały są: ponad 70% młodych wyborców, według jednego z badań, identyfikuje się z szeroko rozumianą prawicą. To nie są tylko te partie skrajne prawicowe, także tak, Likud, także niektóre partie, które nie są e, w rządzie. Do tego jest zjawisko, Wzrostu znaczenia populacyjnego, demograficznego Haredim, czyli tych takich ultraortodoksyjnych Żydów. Oni w tej chwili stanowią 13,5% populacji, ale na końcu dekady będę, ich udział w populacji będzie już wynosić 16%. Problem z Haredim, i to są napięcia społeczne, które się nie pojawiły w tym momencie w Izraelu, jest taki, że oni po pierwsze są zwolnieni ze służby wojskowej ze względu na przekonania religijne, po drugie spora część z nich. Korzysta z świadczeń socjalnych. Części tych studentów, prawda, yeshiv, tak naprawdę państwo płaci, żeby oni mogli siedzieć cały dzień i sobie studiowali e, torę. I to oczywiście budzi spory resentyment. Natomiast jakby istota tego panowania aż kanazyjskiej elity, laickiej elity, wywodzącej się w dużej mierze z okolic partii Mapai Ben-Guriona, czy Ben-Guriona, nie wiem jak to się właściwie powinno odmieniać. E, polegała właściwie na takim cichym porozumieniu. To znaczy my będziemy tworzyć, my Żydzi aszkenazyjscy i świeccy bardziej nastawieni, e, my będziemy tworzyć państwo, My będziemy bronić tego państwa, bo będziemy służyć w wojsku, my będziemy tworzyć gospodarkę, my będziemy rządzić. Wy się do tego za bardzo, Haredim, nie będziecie się za bardzo do tego mieszać, ale za to będziecie mieli właśnie te przywileje w postaci zwolnienia ze służby wojskowej. Natomiast Haredim oczywiście mogą głosować, głosują głównie na te partie jak szas, prawda, i to. Tą partię Tory, natomiast ich znaczenie rośnie, i to są partie, które wchodzą też w koalicję z prawicą. E, a ich znaczenie rośnie. Dlaczego ta populacja rośnie? Po prostu, bo mają więcej dzieci. E, mm, czyli innymi słowy, podsumowując ten, te, ten fragment, można powiedzieć, że te protesty wyrażają głębszą, pewną obawę. Teraz, jak przechodzimy do tych protestów, e, jak powiedział ostatnio a propos protestów francuskich, ale sytuacja jest dosyć podobna. Znaczy, nie jest podobna zupełnie inna, ale dynamika jest podobna. Znaczy i, i to, co powiedział, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale powiedział mniej więcej coś takiego. Polityk sprzyjający Macronowi. Nawet jeżeli uważamy, że poglądy naszych przeciwników, czy, 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 czy ludzi protestujących na ulicy są nieracjonalne, w tym sensie, że na przykład Francja rzeczywiście potrzebuje reformy emerytalnej itd., itd., to nie możemy nie uznawać ich za fakt polityczny. Podobnie jest z Netanyahu. Skala tych protestów, zakres tych protestów, że związki zawodowe, że różne gałęzie przemysłu i tak dalej, ludzie, którzy zajmują istotne stanowiska, e, biorą udział w tych protestach, że armia w pewnym sensie dołącza się do tych protestów, o tym za chwilę jeszcze powiemy, to jest niepokojący dla niego sygnał. Krótko po wyborach, po tym jak ogłoszono te reformy, został przeprowadzony sondaż, w którym 60% Izraelczyków stwierdziło, że ten projekt reformy sądownictwa nie wyraża woli izraelskiego społeczeństwa. Tylko 32% było przeciwnego zdania. Trzeba też powiedzieć, że wielu z tych protestujących jest nastawionych patriotycznie. Wielu ma za sobą służbę wojsku yy, i też wielu z nich należy do takiej produktywnej części społeczeństwa. I Izrael, który został w książce Dana Seniora nazwany Startup Nation, czyli narodem startupów, no ma ten sektor tech i sporo z tych protestujących wywodzi się z tego sektora. To oczywiście jest do, 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 dodatkowa ten. Natomiast też trzeba te protesty postrzegać jako coś takiego, że to jest po, protest po pierwsze przeciwko powrotowi Bibiego do władzy, bo on ma taki wizerunek no, takiego izraelskiego Trumpa i wielu ludzi go po prostu nie cierpi. I wielu ludzi myślało, że po tych kłopotach prawnych jego o których ja nie będę dzisiaj mówił, bo to jest zupełnie osobna kwestia i są różne zdania na ten temat, ale ja uważam, że te kłopoty prawne osobistą motywacją nie były dla Bibiego, ewentualnie chęć zapobieżenia takiej sytuacji, że Bibi zostałby w pewnym sensie wysłany na urlop, bo taka możliwość prawna w Izraelu istnieje, wysłany na urlop z tego względu, że toczy się przeciwko niemu postępowanie. To akurat pewnie tego mógłby chcieć uniknąć. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tam dowody były tak mocne, że on za chwilę pójdzie do więzienia. Co to to nie? Natomiast E, chodzi o to, że to są protesty, po pierwsze, przeciwko powrotowi Bibiego do władzy, które wielu się spodziewało, że on już tak naprawdę jest w politycznej trumdzie, po, przeciwko charakterowi tej e, koalicji, gdzie znalazły, znalazły się elementy skrajne. E, no i przeciwko zmianom społecznych, o którym powiedziałem. Natomiast obrona demokracji jako taka jest elementem tego, to jest istotny element, ale jest lepszym hasłem, no bo gdyby protestować przeciwko rządowi, który został wybrany trzy miesiące, cztery miesiące temu, no to to są protesty czysto niedemokratyczne, prawda, wtedy. Dlatego, no podobnie jak w Polsce ostatnio słuchałem, słuchałem jakiegoś Konserwatywnego amerykańskiego publicysty, który mówił, że w sumie opozycja bardzo genialnie to wymyśliła, bo właśnie zjednoczyła wszystkich pod hasłem teoretycznie niepolitycznym obrony demokracji i że dzięki temu można było uniknąć tych zarzutów, że, że to jest protest przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi. I ja słuchając tego się śmiałem do siebie, mówię już wcześniej, gdzieś to zostało w pewnym kraju w Europie Środkowej przetestowane. Natomiast, e, jakie są argumenty, o tym też trzeba powiedzieć, przeciwników. Tych zmian, które proponuje Bibi Netanyahu i Yariv Levin. Wprowadzenie, trzeba powiedzieć, to nie jest argument przeciwników, ale to jest, trzeba tak powiedzieć, wprowadzenie tych zasad, jakby to wszystko podsumować, byłoby równoznaczne tak naprawdę z powrotem do systemu, który istniał przed 1995 rokiem. Czyli przed tym, jak uzurpował sobie Sąd Najwyższy prawo do bycia sądem konstytucyjnym w Izraelu, który nie ma konstytucji. W którym praktycznie, jeżeli jest stabilna większość w Knesecie, to często się w Izraelu nie zdarza i często są z tym kłopoty, to właściwie nie ma ograniczonej istotnie władzy. I teraz można się zastanawiać, czy to jest lepiej niż ten system, w którym tak naprawdę niczym albo niewieloma rzeczami jest ograniczona władza Sądu Najwyższego. No, można powiedzieć, ktoś powie, że to jest lepiej, bo jednak władza Knesetu jest demokratyczna. Natomiast jest taki argument bardzo subtelny, ale moim zdaniem on ma w sobie pewną e, zasadność. Na przykład Alan Dershowitz, to jest konserwatywny prawnik, przez wielu uważany za skompromitowanego przez swoją obronę Trumpa i za inne różne tam rzeczy, ale on mówi tak: lepiej, gdyby Izrael miał konstytucję, że to by było lepiej ale ponieważ nie ma konstytucji, to demokracja izraelska nie jest doskonała, ale jest lepsza z sądem najwyższym niż bez sądu najwyższego. I można powiedzieć, jest w tym pewien, e, ktoś powiedział, to jest jakaś bzdura, ale jest to też pewien argument konserwatywny. To znaczy, to nie jest najlepszy system, który mamy, powiedzieliby jego obrońcy, ale to jest system, który jakoś działa, no bo od trzech dekad w jakiś sposób tam działa e, i zrównywanie go z ziemią no nie jest najlepszym, jest, jest rewolucją de facto i nie wiadomo, co z tego e, wyniknie, tak? Więc jest to w pewnym sensie argument konserwatywny, no bo prawda jest taka, że niektórzy mówią, że jeszcze dalej mógłby pójść na ten jachu, na przykład stwierdzając, że unieważnić po prostu basic, prawa podstawowe w Knesecie, no bo to jest zwykła ustawa zgodnie z, no z porządkiem prawnym w pewnym sensie Izraela, e, a i też nie jest powiedziane. W Kanadzie jest podobne rozwiązanie, że może parlament unieważniać wyroki Sądu Najwyższego. Nie wiem, czy tam w, w Kanadzie jest Sąd Najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od tego, jak on się nazywa. I że niekoniecznie zawsze Kneset musiałby w przypadku każdego wyroku tego używać. No ale de facto. Tak jak powiedziałem, ostateczny efekt byłby taki, że większość yy, knesetowa miałaby ostateczne słowo w każdej tak naprawdę sprawie, w której wystarczyłoby jej determinacji, i która nie wywo wywoływałaby też protestów społecznych. Bo widzimy, że w tym przypadku Bibi, chociaż ma większość, to nie do końca ma tak naprawdę pełną swobodę yy, działania. Yy. Dodatkową kwestią, którą moim zdaniem można wziąć pod uwagę, to jest specyficzna sytuacja związana z strukturą etniczną, ale też jakby z, no, z lokalizacją geograficzną Izraela, prawda? To znaczy, że jest mniejszość arabska i że jest kwestia palestyńska, która często zamienia się w zagrożenie terrorystyczne. Więc w Izraelu szczególnie istotną rolę takie sprawy jak prawa mniejszości, ale też obrona praw podstawowych obywateli należących do większości, tak? W takich sytuacjach, gdzie zostajesz zatrzymany, bo jest zagrożenie tak zwane dla bezpieczeństwa państwa i na przykład odmawia ci się, nie wiem, prawa do adwokata albo prawa do wyjścia z aresztu po odpowiednim jesteś przetrzymywany za długo. Więc w tym sensie ja uważam, że ten argument jest zasadny, że no, tylko pytanie oczywiście zawsze jest w takim razie, czy ten sąd, który sobie sam dał prawa do ochrony tych praw jest najlepiej do tego powołany? I oczywiście nie. Lepsza byłaby konstytucja, ale w sytuacji, gdy nie ma Izraelu, no wracamy do tego samego. Eee, I argument, który najbardziej do mnie przemawia i jest kluczowy, to jest argument polityczny. Oczywiście mam pełny mandat prawny do wprowadzenia tych zmian, bo powiedzieliśmy, większość w parlamencie ma takie prawo. Tak? Nie omija jakiegoś senatu, który nie istnieje, Bibi Netanyahu, nie omija jakiejś konstytucji, która nie istnieje, tak. Omija w przyszłości być może unieważnienie tych zasad przez sąd, naj, sąd Najwyższy, no ale jeżeli to są zasady dotyczące Sądu Najwyższego, to mamy powrót do tego konfliktu strojowego, o którym mówiłem już jakiś czas temu. Natomiast problem polega na tym, że reforma sądownictwa ja tego nie jestem w stanie ocenić, ale opieram się na, na sądach amerykańskich konserwatystów, którzy obserwowali bardzo uważnie kampanię, że reforma sądownictwa nie była głównym postulatem kampanii tej koalicji. Ona się przejawiała, od wielu lat o niej mówiono, ale to była bardziej kwestia, którą się interesowali specjaliści, którzy uważali, że system sądowniczy Izraela jest po prostu chory. Ale wyborcy nie mieli świadomości, że wybierają ten rząd po to, żeby on doprowadził prowadził takie radykalne zmiany. Słowem, to, to, to samo wynik. Z tego sondażu, o którym mówiłem, Bibi można powiedzieć, nie ma w tym momencie mandatu do tego, żeby te zmiany wprowadzać. Na sam koniec, już prawie, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, która jest kwestią bardzo kontrowersyjną i kwestią niezwykle ważną, to jest kwestia lo lojalności wojskowych i w ogóle całego aparatu państwa, aparatu bezpieczeństwa. Bo tu istnieje niebezpieczeństwo, i ono tak naprawdę też do, doprowadziło pewnie do przesilenia. Że kryzys ustrojowy i spór kompetycyjny, w istocie, które się zdarzają w demokracjach, zamienią się w zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 270 bodajże, czy 217, już nie pamiętam teraz konkretnej liczby, przepraszam, żołnierzy rezerwy, sił powietrznych odmówiło stawienia się w jednostkach swoich w ramach protestu. Specyfika, ponieważ rezerwiści różni są wzywani na szkolenie z różnych rodzajów sił zbrojnych, ale specyfika służby w siłach powietrznych jest taka, że ci ludzie, chociaż są rezerwistami, to co tydzień większość z nich, ja przykład jak są pilotami myśliwców, jedzie do swojej jednostki, żeby odlatać odpowiednią liczbę godzin. Jeżeli taki rezerwista z powodu choroby, z powodu nie wiem, pogrzebu i tak dalej, straci. Dwa tygodnie z rzędu takiego szkolenia to jest odsunięty od działań bojowych, więc jeżeli oni przedłużają ten swój strajk, to jest zagrożenie takie, że Izrael straci sporą część swoich pilotów w sytuacji np. poważnego zagrożenia konieczności użycia swoich sił zbrojnych. I to jest poważna sprawa. Tak? No, bo ci piloci będą musieli odbyć potem te szkolenia, które, których nie odbyli, albo w ogóle ich nie będzie, i tak dalej. Nie wiemy, jaki to jest udział, bo to jest oczywiście sprawa tajna, ale ci, którzy się na tym. ilu jest pilotów w ogóle w armii izraelskiej, ale jest to, ale jest to podobno poważny, poważny procent. I to z tym związany był m.in. fakt, że powołując się na zagrożenie przez niego postrzegane dla bezpieczeństwa państwa, minister obrony Galant, który w przeszłości był adwokatem i zwolennikiem tej reformy sądownictwa, to też jest ciekawy taki szczegół, wezwał Netanyahu do zatrzymania tej reformy. I Netanyahu w odpowiedzi to go zwolnił. To było przedwczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, w przededniu fali tych największych protestów, kiedy Netanyahu w końcu zdecydował się wycofać. I dlaczego ja mówię, że to jest trudny problem? Bo teraz tak, z jednej strony służba rezerwistów jest dobrowolna, więc to nie jest zdrada w rodzaju ucieczki z pola walki, prawda? chociaż w Izraelu 90% rezerwistów, mniej więcej 90% rezerwistów stawia się na te dodatkowe szkolenia, eee... I nie mam wątpliwości, że wielu z tych rezerwistów podjęło jakby decyzję na podstawie sumienia. Wcześniej, kiedyś już była taka historia, e, to był w 2003 czy 2004 roku, nie pamiętam teraz dokładnie szczegółów, ale chodziło o to, że był zamach znaczy nie zamach ostrzał domu przedstawiciela Hamasu czy Hezbolachu, w którym zginęło kilkanaście osób, cywili, w tym chyba ośmioro czy dziewięcioro dzieci, i część, ale to była dużo mniejsza liczba, kilkanoś, kilku, kilkunastu właśnie. Żołnierzy rezerwy, właśnie chyba z sił powietrznych, odmówiło stawienia się na te dodatkowe szkolenia, więc taki protest, precedens do takiego protestu, istniał wcześniej. Więc jakby trzeba jakby te rzeczy mieć brać pod uwagę. Ale dla mnie jedna rzecz jest kluczowa, że stworzono międzynarodową histerię i mitologię tego, co nazywa się walką o demokrację, i to sprawiło, że akceptowalne stały się postawy, które znajdują się na granicy wojskowego puczu. Tak bym powiedział, tak? Jak Tom Friedman, właśnie z New York Timesa, oklaskuje, że to wspaniale, że wzywają politycy opozycji, którzy nie mają żadnej legitymacji do tego, powiedzmy sobie szczerze, że wzywają do tego, żeby rezerwiści albo żeby żołnierze odmawiali wykonywania rozkazów, to jest wspaniałe, bo to jest jak bierny opór Gandiego albo Martina Luthera Kinga. Ani Gandhi, ani Martin Luther King nie mieli sił zbrojnych, pod swoją komendą i nie namawiali nikogo do tego. E, no, z, z, z Martinem Luther Kingem sprawa skomplikowana w kwestii tam odmawiania pobrania mm, poboru do Wietnamu, ale też on nie był jakimś największym adwokatem tego, umówmy się. Zresztą ten pobór też chodziło o co innego. Nie chodziło o obalenie władzy, tylko chodziło o zaprezentowanie niesłusznemu moim zdaniem, ale o wojnie, która toczyła się za granicą. Podczas jednej z demonstracji, to było na samym początku, dlatego mówiłem o tym, że. Wielu z nich podjęło pewnie decyzje na podstawie swojego sumienia, ale wiele też z tych rzeczy było moim zdaniem politycznie inspirowane. Ehud Barak z Partii Pracy, były premier i szef sztabu armii. E, ta partia pracy uzyskała w ostatnich e, wyborach cztery mandaty. Ehud Barak stwierdził tak, że jeśli będzie starał się wy anulować wyroki Sądu Najwyższego, Natan do domyśle, e, sze wtedy szef sztabu armii, szefowie Mosadu, Sinbet i policji Będą musieli zdecydować, od kogo mają przyjmować rozkazy. No, wiadomo, od kogo mają przyjmować rozkazy od demokratycznie wybranej władzy. Nikt nie zaprzecza temu, że ta władza jest demokratycznie wybrana. Z kolei Danyatom, Jatom, także były członek Partii e, Pracy, która uzyskała cztery mandaty, w, w, kilka procent do wyboru do Knesetu, przekroczyła ten, minimalnie ten próg 3,5%. 3 to jest były szef Mossadu, stwierdził w wywiadzie dla izraelskiego kanału 13, że jeśli Netanyahu wyeliminuje niezależność Sądu Najwyższego, piloci myśliwców i żołnierze służb specjalnych będą mogli nie wykonać rozkazów. Podpisali umowę z demokratycznym krajem, ale w momencie, gdy uchowaj Boże, kraj zostanie dyktaturą, rozkaz od bezprawnego rządu e, wtedy zgodnie z prawem byłoby niewykonywanie go. Czyli kraj nie jest dyktaturą. Niezależnie od tego, czy ma Sąd Najwyższy z takimi uprawnieniami, czy nie. To, czy kraj jest dyktaturą, tak, decyduje o tym, czy władze są wybrane demokratycznie. Dla mnie to jest najprostsza decyzja. Możemy powiedzieć, że to jest demokracja, która nie do końca spełnia wymogi demokracji z podziałem władzy i demokracji liberalnej, ale dyktatura ma jasną konotację. To znaczy, dyktator nie jest wybierany w wyborach, chyba że mówimy o takich wyborach, które się odbywają na przykład w Rosji prawda, czy, czy na Białorusi. I to jest, i to jest moim zdaniem e, problem. To jest problem, dlatego że właśnie, tak, tak jak powiedziałem, stworzono międzynarodową, moim zdaniem, histerię walki z populizmem. Ta histeria i ta międzynarodówka liberalno-lewicowa, ja nie mówię, że jest jakieś porozumienie między tymi ludźmi, ale to, że nawzajem sobie ci ludzie polecają książkę Anna Applebaum, która ma rzekomo być diagnozą tego, co się dzieje w Polsce i na Węgrzech, i że to ona mówi o Izraelu i mówi też o Trumpie w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że istnieje coś takiego jak wspólne myślenie. Na temat tego, co się dzieje na świecie i że to zagrożenie populizmu jest najważniejsze i do tego stopnia, że można powiedzieć, że władza, która nie, nie ma takich poglądów jak ty, i zmienia, można powiedzieć dobrze, zmienia ustój państwa, ale jest demokratycznie wybrana, że to nie jest władza godna tego, żeby ci, którzy są powołani, złożyli przysięgę do obrony tego państwa, wykonywali swoje rozkazy. To jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Co do samego Netanyahu, to sytuacja jest ciekawa, już kończąc zupełnie. Wielu uważa, że ta reforma nie jest jego konikiem, że oczywiście może zależało mu na tej jednej rzeczy, tak jak powiedziałem, żeby nie został odsunięty od władzy za sprawą tego, że toczy się przeciwko niemu postępowanie, ma postawione zarzuty, ale prawicowe partie, na przykład Ben Gwira, Gwira, groziły w przeszłości, że mogą wyjść z koalicji, jeśli ta sprawa nie zostanie, jeżeli Netanyahu ulegnie. Z pewnością można powiedzieć, że Netanyahu popełnił polityczny błąd albo uległ presji, trudno powiedzieć jaka ona była silna, wewnętrzna presja, wewnątrz koalicyjna. Eee, I reformy także, tak jak on się do nich zabrał, no to jest podobny błąd jak w Polsce, były motywowane nie tym, żeby stworzyć jakieś korektę systemu, ale żeby zresetować ten system i doprowadzić do sytuacji, w której najszybciej, jak to możliwe, on będzie mógł przejąć kontrolę, tak? Bo nawet ten wybór ludzi do, do tej rady, która ma powoływać sędziów, temu miało towarzyszyć, że pełne kworum oznacza, że jak nawet jednego sędziego wrzuci do Sądu Najwyższego, swojego Netanyahu, swojego, wiemy jak to jest z sędziami, prawda? On zakładałby, że swojego. Wrzuciłby do Sądu Najwyższego, to on mógłby zablokować orzeczenia tego sądu, bo nie byłoby odpowiedniego e, kworum. E, więc mogło, można było to zrobić dużo sensowniej. Można było na przykład stwierdzić, że ta prawo do anulowania wyroku Sądu Najwyższego ma kneset, ale na przykład, że wy, wymaga to większości, nie wiem, 70 głosów, albo nawet 65, czyli o jeden więcej niż, niż ma Netanyahu. Że, żeby to miało jakieś y, pozory dwupartyjności. Bez tego wydaje się, że przeliczyli się y, twórcy tej reformy i nie docenili też skali społecznego protestu. Społeczeństwo, które można powiedzieć, Zetanjahu mówił w wywiadzie z Piersem Morganem, że społeczeństwo nie rozumie izraelskiego systemu. Ale znowu warto wrócić wtedy do tego argumentu, którego użył ten francuski polityk. To, że społeczeństwo nie rozumie, to nie znaczy, że jemu się nie wydaje, że nie rozumie, i nie znaczy, że nie możesz przez to stracić władzy, że społeczeństwo nie rozumie. Więc, więc na pewno można było to lepiej przygotować. Oczywiście jest to podobna sytuacja jak w Polsce. Można zadać pytanie, czy ref bez reformy tak zwanej wymiaru sądownictwa, która okazała się w końcu porażką, tylko jedni uważają, że się okazała porażką ze względu na opór e, środowisk prawniczych, które miały wsparcie oczywiście w środowiskach europejskich, czy bez tego może rządy prawicy byłyby skuteczniejsze? No ale Netanyahu na pewno ma podstawy do tego i być może prawica w Polsce też miała do tego podstawy, że te duże uprawnienia tych trybunałów e, byłyby. Wykorzystywane w dużo większym zakresie w momencie, kiedy by rządził rząd prawicowy. Bo w przeszłości. Sąd najwyższy najczęściej, gdy rządziła koalicja jakaś bardziej liberalno-lewicowa, bardziej taka mainstreamowa w Izraelu, to często nie decydował się na wykorzystywanie tych swoich uprawnień, tylko działał w pewnym porozumieniu z władzą, podobnie zresztą jak było ze słynnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w sprawie funduszy zabranych przez rząd z OFE, kiedy stwierdzono, no w sumie to było niekonstytucyjne, no ale z drugiej strony, e, w pewnym sensie zaszkodziłoby ogólnemu spokojowi społecznemu, gdybyśmy powiedzieli te pieniądze, które już wtedy zostały zabudżone czytowane byśmy wycofali, prawda? Bo, bo to by doprowadziło do jakiegoś chaosu. No dobrze, jestem ciekawy waszego zdania. Jestem ciekawy, czy to, co powiedziałem, was szokuje, czy się z tym zgadzacie, czy taka, taki był wasz obraz, czy może mieliście inny obraz właśnie za sprawą tej. E, czasem przekoszonej trochę percepcji tego przez polskie media, które często po, powtarzają wszystko po mediach amerykańskich siłą rzeczy lub anglojęzycznych mediach izraelskich. E, no i mam nadzieję, e, że Wam się podobało. Do zobaczenia.